Gdy liczysz po 100, od 43 do 1043, jakie liczby mówisz? Zaznacz wszystkie, które pasują. No to policzmy, czyli zaczynam od 43. Jak do tego dodam 100, to będę miał 143. To jest następna liczba w kolejności. Jak do tego dodam 100, to będę miał 243. 243. Dodaję 100 do tego, to dostanę 343. Jak do tego dodam 100, to będę miał 443. 443. No i później dodam znowu 100 i będę miał 543. Jak do tego dodam 100, to dostanę 643. Następną stówę jak dodam, to będą 743 i potem 843 i wreszcie 943 Widzimy, że już zbliżamy się do końca 943 No jak do tego dodam 100 to co dostanę? To dostanę 10 setek i 43 a 10 setek to jest 1000 Czyli dostanę 1043. A to jest to samo co 10 setek i 43. No dobrze, no i do tylu miałem doliczyć do 1043. No to teraz zobaczmy, które z tych odpowiedzi, które mamy do wyboru, występują wśród tych liczb, które wypisałem tutaj. pracowicie. 44 nie ma tutaj wypisanego. 123 nie ma. 143 jest, tutaj jest 143, czyli to jest prawidłowa odpowiedź. Potem mamy 543. Tutaj wystąpiło 543, czyli to też jest dobra odpowiedź. I mamy 843, które występuje w tym miejscu, czyli to też jest prawidłowa odpowiedź. Czyli to są te trzy odpowiedzi, które tutaj zaznaczyłbym w arkuszu odpowiedzi na naszej stronie internetowej. No ale oczywiście mogłem to zrobić w pamięci. Nie musiałem wypisywać tych wszystkich liczb. Mogłem sobie liczyć i mówić. Zaznaczę te liczby, które wypowiadam. Czyli jakbym po kolei liczył, to bym miał. 43, potem 143, czyli tu bym zaznaczył 243, 343, 443, 543, zaznaczam, 643, 743, 843, jest, zaznaczam, no i dalej nie muszę liczyć, już więcej odpowiedzi nie mam.